Halo YouTube, witam bardzo serdecznie. Właśnie weszliśmy do świątyni Kushi. Pomóc Norio! Ciach, ciach! Oui! Ota! Mamy to! Co tam u drogiego państwa słychować na strumyczku? O, koteczek przyszedł! Jeju! Patrzcie, kto nas odwiedził! Moje kochanie przyszło! Wiesz, że smutny jestem, tak? Pomachaj czatu na Twitchu! Halo, halo, Polska Team, weź coś napisz. Moje kochanie, jejuszek piękny. Kozak Koteł, no ja wiem, i ma swoją prywatną emotkę. Napisałeś, widzę. Moje kochanie. Tak. Dostałeś jedzonko? O. Taki początek odcineczka uroczy. Chcesz sobie usiąść? Dobra, to ja będę grał. Ogonem się twarzy. Cześć Maja. O, twój emotikon jest za mną. Śmieli. Patrz, co zrobili. Polska Team 5 złotych. Zasługuje na harmonię, nie wojnę. O, dziękuję za piąteczkę, nie trzeba było. Bardzo mi miło. Mongołowie chcieli zrównać je z ziemią. Cieszmy się, że mam kotkę, tak. Jejuch jest z nami. Świątynia daje nadzieję. Opat kazał ludziom modlić się o wielki sztorm, który przepędzi ich z naszego domu. A teraz zniknął. Ci bandyci wykradli najświętszą relikwię w Toyotamie. Posąg Buddy. Ty, Szymon. Czasów powstania świątyni. Mój brat by ją odzyskał. Odzyskałby, ja wiem. Miałem nadzieję, zanim by uciekli. Cześć jego pamięci. Niech świątynia ożyje. Mongołowie ukradli posąg Buddy z głównej sali. A opat? Uciekł z najbliższymi wiernymi. Oby znaleźli schronienie. Już po misji? No jest ślicznym kotkiem. A jeśli chcesz emotikonę z kotkiem, to trzeba zasubskrybować kanał. O. To jest jej. Zajmę się mnichami. No dobra, odzyskaliśmy tutaj świątynię. To była taka misja numer 4, którą zrobiłem, żeby odzyskać tylko to miejsce. Odejdź od butelki, bo ją wywrócisz i stłuczesz. Bla, 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 bla. A tak, teraz sobie polecimy fabularnie znowu. Pójdziemy tu do obozu. No niestety dziś, jak skończyłem streama, to zszedłem na dół robić jeść. Podchodzę do jejucha na jego drapaku i widzę tylko przez okno tarasowe, jak kochany fosterek, piesek odszedł. I wiecie, musiałem pojechać do weterynarza, te sprawy. Sąsiad musiał przyjść mi pomóc go... Tak brzydko powiem, zapakować. No i tutaj teraz idziemy sobie zrobić misję. Musiałem mieć taką swoją... Jesteś. O, jest, Yuna. Yuna! Dlaczego ci ludzie są poza murami miasta? Mongołowie otoczyli Yarikawę. Nie można się tam dostać. Zwerbowanie dawnych rywali pana Shimury nie mogło być zbyt proste. Ale to... Teraz sami potrzebują sojusznika. Przemyśl to. Pomożemy im oprzeć Mongołów, a oni pomogą nam.
muszę być Kot i Jejuch cały czas w kadrze. A nie możemy dostać się do miasta. Właśnie, że możemy. Istnieje ukryte wejście. Z czasów naszego dzieciństwa. Nawet jeśli istniemy do niego. Warto spróbować. Znam miejsce, z którego możemy poszukać drogi przez oblężenie. Tak. Tak, to jest na YouTube'a. W ogóle Darek ożył? Jak to Darek ożył? Gra w Minecrafta i tu nie przyjdzie, chłop. Dziwne jest wracać po tylu latach. Wszystko tutaj budzi wspomnienia. Więc się tak nie rozglądaj. Byliście tu w czasie buntu Jarikawy? Nie. Odeszliśmy wcześniej. Byliśmy dziećmi. Rodzice was zabrali? Coś w to jest puszcz. Smok? Że to? To nie brzmi dobrze. Jadą do miasta. Niech przejadą. Tak, to jest smok morf, jeśli chodzi o wróć do Juny. Nieważne, nieważne. Smok morf i TV16. Ja nie wiem, czemu ten Dareczek taki cicho siedzący, jak mój Jejuszek, taki cichy kotek. Idźmy. Musimy Luther i Arikawy wzbudzić, żeby nam pomógł. Czułem podobny strach przed powrotem do Omi. Musisz się zmierzyć z przeszłością. Tak, Jejuch jest cichy. Nasz dom. Otoczony przez wrogów. Aha, to dlatego nie mogłem tutaj wcześniej wejść. Arikawa nie ma żadnych szans. Juno, zagłośnik. Gdzie jest ukryte wejście? Widzisz tę rzekę? Blisko murów. Zabierz nas tam. Ja zajmę się resztą. Nie przekradniemy się obok armii. A jeśli znajdziemy wejście, to co gdy Mongołowie nas zobaczą? Skażemy miasto na śmierć. Tako, powierzyłem życie twoim umiejętnościom. Teraz ty zaufaj moim. Tak będzie, zaufaj. Tak, panie. O, jaki szybki, jak szybko się zgodził. Się do rzeki. Znajdziemy sposób. Mury nie powstrzymają tak wielu Mongołów. A samo upadło. Jarikawę czeka to samo. Znam tych ludzi. Wolą śmierć niż niewolę. Możemy rzucić im wyzwanie. Odciągnąć ich. Proszę. Nie. Ale nie, wisi kot z głową w dół na biurku. O, już nie. Ukryte wejście. Zostaw moją fajkę. Za białym drzewem. Oby Mongołowie go nie znaleźli. O, zszedł. Znaczy spataka zszedł. Musimy znaleźć drogę przez obóz. Kiedy dotrzemy do wody, powinniśmy atakuje mi nogę. Znaleźć wejście niezauważeni. To jest nasz plan? Prześlizgnąć się przez ogromny obóz Mongołów i liczyć, tak jest, że ukryte wejście, którego używaliśmy jako dzieci, istnieje? Zostań blisko, Tako. Oczywiście. Tak, to jest nasz plan. Oczywiście. Karku, wracając do tej dziury. To był twój pomysł. Muszę się wykazać przed twoim wujem. Zasłużyć na opuszczenie wyspy. Byłeś za mały, żeby cokolwiek rozumieć. Jarikawa to paskudne miejsce dla dziewczyny, której nie stać na garstkę ryżu. Dlatego odeszliście? Nie. Wpędziłem nas w tarapaty. To nie była twoja wina. Dobranoc, Maja. Dobry pomysł. W razie czego biegnij. Wejdź do rzeki, okej. Po cichutku, pomalutku. Radę. Po prostu podążaj za dzinem. Damy radę, chłopie, nie dygaj. Powoli, powoli. Spokój nas uratuje. Prawda? Urządzaliśmy walki. Udawaliśmy, że jedna była samurajem z Jarikawy, a druga... Samurajem Shimury. Zawsze przegrywała. Ciekawy pomysł. Dobra. Teraz wzdłuż rzeki, tak? A tam gardy są. Idziemy tup, tup, tup powolutku. Jejuch się bawi ze śmietnikiem. O! Nadal tu jest. Dlatego tyle wytrzymali. Kiedy tam wejdziemy, ja z nimi porozmawiam. To twoje strony.
Dałem mu jeść, to przyszedł do mnie. Jak tu weszliście? Brat i ja stąd pochodzimy. Mongołowie was widzieli? Nie. Ni chuja. Ale chcemy przełamać oblężenie. Najpierw powiedz, którego martwego samuraja ograbiłeś. To nie złodziej. To duch. Duch. Duch? Was do Udzimasy. Uważajcie. Mamy broń. Przekaż wieści włodarzowi. Już idę. Udzimasa. Imię najmłodszego syna pana Jarikawy. Ale mój wuj rozwiązał klan po ich pokonaniu. I Chrud nadal sprawuje tu władzę. Nieoficjalnie. Twój wuj stłumił bunt i stworzył pokolenie ludzi, którzy nienawidzą klanu Simurów. O proszę. Mongołowie przekraczają most! Wy troje, za mną. Trzymajcie się blisko. O co chodzi? Coś się dzieje przy głównej bramie. To nie wróży dobrze. To ich przywódca! Oj nie. Zamierzają zaatakować? Dowiedzmy się, czego chcą. Darek wrócił? Co się tu dzieje? Jestem Temugę, wódz tej armii. Poznałem wasz język, aby dać wam wybór. Otwórzcie bramy, zanim wywiesimy czarną flagę, a poznacie mą wspaniałomyślność. Odmówcie, a spotka was straszliwy los. Wybierz mądrze. Jarikawo. To tam jak tam? No, smut. Wzloty i upadki. Jeśli Jarikawa się podda, Simura nie zyska armii. Bez obaw. Są zbyt uparci, by się poddać. Jeśli tego nie zrobią, będziemy tu mieli rzeź. Potrzebują mojego wuja tak jak on ich. Razem pokonamy najeźdźców. Ludzie źle tu wspominają pana Simurę. Więc to widać, ale jej właśnie wkładałem do szklanki. Tam za mną. O, już nie. No urósł, no. Chcą przetrwać, muszą zapomnieć o przeszłości. Łatwo powiedzieć. No, musimy się spotkać. Udzima sobie, tak, że tu jesteście. Wyjdźcie przodem. Chcę pomówić ze zbrojmistrzem. Udzimasa! Pan Sakai. Udzimasa Jarikawa. Nigdy bym nie pomyślał, że to bratanek pana Simury może odpowiadać za ducha. Lepiej uważaj. Już niedługo syn. Ukaże. Tak jak ukarał moją niegdyś potężną rodzinę. Za wszczęcie. Siemanko, Ziutek. Twojemu dzito. To było lata temu. Obecnie mamy większe problemy. Kto to? Twoja służka? Urodziłam się tu. Jednak pomagasz klanowi Simurów. Nie. Walczę dla pana Sakaja. Dla ducha. Przełamiemy oblężenie za murami miasta. W zamian pan Simura prosi o waszą pomoc. Mongołowie chcą podbić Honsiu. Stracą zainteresowanie nami. I Jarikawa przetrwa. Tak będzie. Jak chcesz, Dareczku, wiedzieć co u mnie, to przeczytaj ostatnie zdania na Discordzie. Nieco lepiej. Poszukajmy taki. Udzimasa to głupiec. Można go przekonać. Cała wyspa stoi w ogniu, a Jarikawa jest następna. Jeżeli to go nie przekonuje, nic go nie przekona. Taka niestety. Zbrojmistrza codziennie. Pozwalał mojemu bratu wierzyć, że wykuwa prawdziwe miecze z resztek metalu. No pogadajmy. Chodź taka. Zbrojmistrz cię pamięta? Shinsuke nie żyje. To jego syn. Jak poszło? Udzimasa sądzi, że wytrzymają oblężenie. Według zbrojmistrza najlepsi łucznicy odeszli, by walczyć z Mongołami. Wbrew rozkazom Udzimasy. Nie ma ich od kilku dni. Jeśli ich znajdziemy, mogą pomóc w przepędzeniu Mongołów i zdobyciu przychylności miasta. Spotkajmy się w starej Jarikawie. Tam ich poszukamy. Pokażemy Jarikawie, jak się bronić. Nie, Ziutek, nie trzy. O, mury Jarikawy. Już? Szybko. Nagrywam sobie teraz jeden odcinek tak w sumie, no. Bo mam czas tak do 20 około. Ten, na którym wykuwałeś swoje miecze? Jest ma. I co, to już? Jest teraz ta misja.
Jak tutaj, to tu pyrtum pyrtum i jedziemy dalej z główną. Tak, do 20 gramy, czyli taki szybki live, dokładnie. Podejdziemy do trapera. Podejdź, sprawdź moją ofertę, panie. O, więcej petard, aj. Tylko dla ciebie. Bardzo dziękuję. Thank you so much. Co to za wiedźmin? A widzisz, to jest sushi. Nie sprzedam cię za. Kiedy będzie Total War? Na razie nie dziś, wiesz? No, nie myślę o tym aktualnie. Aktualnie myślę o sushi, o tym. No. Wszystkim. Jutro? Co on tu robi? Myślę, tak, na razie nic nie planuję, okej? Okay? Nie myślę o tym. Mówiłam, żeby został. Chcę pomóc, panie Sakai. W Yarikawie nic nie zmienię. Martwy nie pomożesz. Szukamy zaginionych żołnierzy. Brakuje ci umiejętności. Nauczę się. Nie będę zawadzał. Dobrze. Tylko uważaj. I słuchaj siostry. Tak, panie. Ślady łuczników? Miejscowi widzieli ich w okolicy, ale my nie. Rozejrzyjmy się. Rozpakowuj się, Dareczku. Bardzo dobrze. A gdzie byłeś na wakacjach? Ktoś ich zabił. Przecież nie my. Na Krecie, Rany po strzałach. A gdzie strzały? Wyciągnięte, by znów ich użyć. To był dobry łucznik. Szukaj śladów. Na Krecie sami ślady. Kretyni. No. Trzech, czterech ludzi. Wiesz, dokąd poszli? Zobaczymy. Łapaliśmy tu świerszcze. Co najmniej raz w tygodniu. Potem robiliśmy im bambusowe klatki. Pamiętasz, dlaczego tu w ogóle przychodziliśmy? Nie. Żeby ukryć cię przed matką. Co? Kiedy była zła i szukała kozła ofiarnego. Miałeś jakieś zajęcie. No, Lispir, można tak powiedzieć. Zawiozłem do weterynarza i będzie kremowany w poniedziałek. Wygrał mecz przeciw wędrownemu zapaśnikowi. O panie! O kurna! Zaskok. Dalej polecieć chyba nie mogę. O Jezu. Przepraszam. Musisz bardziej uważać. Chłopie! Lepiej sprawdźmy dom. Rozejrzę się tu. Groty, cięciwy, skóry na rzemienie. Masakra. Gozy. Musieli tu spać. Przynajmniej uniknęli niedźwiedzia. Musieli tu być łucznicy. Jim, taka! Znalazłam coś! Drewno jest jeszcze ciepłe. Łucznicy się tu zatrzymali. Muszą być blisko. Zjedziemy gnojków. O, tu są ślady. To tam nie ma tylko pant? W sumie? Dobre pytanie. Ten. Okolice ogniska. A, no ta. Ukradli Mongołom wybuchające beczki. Zaczynam ich lubić. Dobra, i jeszcze tylko ślady i lecimy dalej. Jejuch, czego ty tam szukasz? O, zaczyna reagować na imię w ogóle, żeby było śmieszniej. Jak ma 4 miesiące. Za 2 dni, to zaczyna reagować na imię. Tutaj są! Kierują się w stronę wzgórza. Ukrywają się nie bez przyczyny. Nie wołajmy ich jeszcze. Dobra, zbliż się do łuczników. Tup, 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 tup. Cicha bomba.
Dareczku, czemu nie masz suba? Samuraj, przy życiu! Chodźcie tu! Musicie być łucznikami z Jarikawy. Mongołowie złapali nas na grabieniu obozu. Ledwo uciekliśmy. A co z resztą? Pojmani. Trzymają ich tutaj. Pomożemy ich uwolnić. Chyba potraficie sobie poradzić. Jestem Daigoku. Jin Sakai. Sakai, tak. Daigoku! Przynajmniej nie jesteś Shimurą. Przyjrzyjmy się obozowi. Kawalkada więzienna. Mongołowie chyba przygotowują się do wyruszenia. Zmierzają. Jezu, ile ich jest. Po drugiej stronie starej Jarikawy. Znaczy jedna strzałka wybuchająca i tutaj idealnie by pasowała, ale no. Twoi łucznicy. W jednym kawałku. Im szybciej ich uwolnimy, tym lepiej. No dobra. Nie warto się spieszyć. Wiemy, dokąd zmierzają. Możemy zastawić zasadzkę na szlaku. Żabka! Pieniądze! A co ze starą Jarikawą? Dachy po obu stronach drogi. Możemy użyć materiałów wybuchowych. Możemy. Znaleźliście je, co? To dobry pomysł. Dobrze. Ruszajmy, zanim zrobią to Mongołowie. Ruszajmy. Let's go! Mongołowie nadejdą tędy. Taka, wejdź do jednego z tych domów. Nie. Nie zostaję tutaj. Ja też mogę walczyć. Jin, powiedz mu. Taka może sam zdecydować. Zatem możesz go pilnować. Oi. Boisz Dareczku się? Jakby co? Oj, boję się. A w życiu? W ogóle. Może trochę. Yuna się nie boi. W Japonii sobie nie myślisz tak pandy? Możesz nie wierzyć, ale wszyscy się czasem boimy. Nawet Yuna. A ty? Też. Gdy Mongołowie pojmali wuja, bałem się, że stracę jedyną rodzinę. O. Tak samo siostra martwi się o ciebie. Bez niej bym nie żył. Ja także. A ty, Dareczku, no co z twoim subem? Jakby co, to jest drugi sezon tych... Oto i oni. Strzelę serwerka. Beczki, kiedy Mongołowie się zbliżą. Panie Sakai, nie jestem gotów. Dasz radę, Tako. Skup się na strachu i użyj go. Tak. Hemingway. Teraz, panie? Jeszcze nie. Jejuch, czego ty tam szukasz? Bez litości! Chcesz walki? Będzie walka! Tak, to Burrito Hemingway. Zniszczę ci! Oi! Z jednym sobie się radę, nie? Opa! No tata, bijcie się! Ale na ryj spadłem. Opa i cyk. Wróć do obszaru opowieści, przecie jestem. No dobra, i jeszcze jeden. Daigoku, chodź tu. Jeju, jak się zesrasz z Uzi do torby, to będzie na ciebie krzyczeć. Dobra robota, Daigoku. Wróć ze swoimi ludźmi do twierdzy Jarikawa. Oczywiście. Wiem, że jesteś Sakajem, ale nie wspominałeś, że jesteś duchem. Pomożecie nam przełamać oblężenie? Jeśli Ujimasa się zgodzi. Dopilnuję tego. Zgodzi się, zgodzi. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś tak walczył. Taka,
Wróć z Daikoku. Muszę porozmawiać z Dzinem. Zobaczymy się w domu. Udało się! Już to nazywają domem. Taka mógł zginąć Dzin. Widziałam jego upadek. Wyjdź. Też upadłem na ryj. Świetnie sobie poradził. Nie powinien z nami walczyć. Juno. Wiem, że chcesz go chronić, ale go ograniczasz. Taka nie jest wojownikiem. Może nim zostać. Nie znasz mojego brata tak jak ja. Nie możesz bronić go bez końca. Ja zdecyduję, co jest najlepsze dla Taki. Ty dbaj o własną rodzinę. Baba mu pocisnęła. Worek mięsa mu pocisnął, no. Obrężenie. Do zobaczenia. Oj, oj, oj. Ciach. Kusz Yarikawa. Yarikawy, przepraszam. To płaczecie. Od razu robimy następne, nie ma co się bawić, dłuższy odcinek będzie. I... o, zwiększamy punkciki w technice. Porozmawiaj z taką. Halo, taga, taga, tak, tak. Tik, tak, tik, tak. Widziałeś lisy, panie? Widziałem. Medytowałam, gdy jeden usiadł przede mną. To mądre zwierzęta. Pewnie wyczuł twoją dobroć. Gdy do niego przemówiłam, wstał i jakby czekał. Później pokazał mi ołtarz. Podziękowałam Inari za to piękne przeżycie. Kami rozświetlają nasze najmroczniejsze chwile. Tak jest. Panie, czekaj! Panie, co chcesz? Jak się mają rekruci Daikoku? Znacznie lepiej. Wiedzą, że jest wśród nas duch. Daje im to nadzieję. Panie Sakai, wróciłeś. Ano? Tako. Yarikawa ma szansę na zwycięstwo dzięki naszym staraniom. Możesz być dumny. Jestem, mój panie. Ale Mongołowie robią się niespokojni. Pokazaliśmy im, że Yarikawa się nie ugnie. Teraz chcą nam odpłacić. Zaatakują tej nocy? Wątpię. Chcą nas przetrzymać i zaatakować jutro. Będziemy wycieńczeni. Odpocznij, póki możesz. Duch Yarikawy. Byłbym zapomniał. Juna jest w warowni. Chcę się z tobą widzieć. Dziękuję, Tako. Warownia, warownia. To tu? To tu. Panie Sakai. Panie ja. Nie. Panie ja nie. Tup, 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 tup. Juna, no gdzie ty jesteś, kobieto? Kurna, no w domu nie wieje wiatr. A ty chcesz pogadać. Przygotowania do obrony idą sprawnie. Daikoku opowiedział mi o czynach ducha. Dziękuję. Ale nie zmienię zdania o twym wuju. Nie o to chodzi. Samurajów wycięto w pień. Potrzebujemy was. Potrzebujesz mięsa armatniego. Ludzie Yarikawy znani są z odwagi i umiejętności. To tego nam właśnie trzeba. Przemyślę to. Dobrze. Czy ona jest za warownią? Na górze. Kurno, oni schodów nie wymyślili, tylko drabiny same mieli. Zabili samurajów. Jakie szanse ma zgraja rolników?
musimy spróbować. Dobrze zrobiony głos Majuna. Chyba potrzebujesz tego bardziej ode mnie. Dobra, niech się zacznie oblężenie, no bo trzeba się ponapierdzielać. A spędził resztę dnia w jednym sandale. O! Obrzydlistwo. Moja matka ją kochała. Piła ją, jakby to była woda. Złościła się, gdy zabrakło. Krzyczała: gdzie moja herbata? To była surowa kobieta. Złamała rękę tacy, miał 6 lat. Zabrałam go. Uciekliśmy polska rodzina. Najdalej. Podobno znaleźli ją miesiąc później. Leżała na ulicy. To odważne, tak bronić swego brata. Czasem jedynym wyjściem jest odejść i zacząć na nowo. Będzie miłość? Czy tak z tym przekazem roli kobiety? No. Nie no, pokazali równość, że kobieta też może wpierdolić. Nie tylko ojciec. Yuna! Jin, to już czas. Dobra. No jebany idę. Cokolwiek się stanie, nie poddamy się. Nichuchu. Yuna! Mongołowie! Chodźmy. Jak blisko? Główna brama. Jeśli przejdą... Powstrzymamy ich. Duchu, ratuj nas! Tako, zbierz niezdolnych do walki w warowni. Wszyscy, do warowni, szybko! A wszyscy są niezdolni. Przebiją się przez bramę. Utrzymać pozycję! Niech zginie każdy Mongol, który przekroczy mury. Nie dać im wejść! Łucznicy, wyrżnąć ich! Za Jarikawę! Za ducha! Nie ma. Oj. Au. Kurczysz. Nie ma. Jeju, co ty chcesz ze świetnika? Ulala, iść bim karabin, dobra. Mamy to. Grubego od razu czyścimy. Powstrzymać
duch jest z wami, mordo. Powiem, trochę ich jest. Dobra, ciach, ciach. Jeszcze jeden. Strasznie głośno dzisiaj jest ta gra. Albo mi się wydaje. Headshot. Dziękujemy. Co dalej? Wycofują się. Ledwie ich drasnęliśmy. Co oni robią? Próbują nas wywabić? O nie! Nie. Powstrzymuj ich jak najdłużej i cofnij się do twierdzy. Zajmę się bronią oblężniczą. Pomogę ci. Nie. Ratuj Takę. O, zdecydowałem się. Ulala, kabum. Przedostanę się przez podmorskie góry. Zniszczę broń obręczniczą. Dobra, o, kamień! Magnoju. Idziemy, idziemy, idziemy. Jakoś tędy się to szło. Na górę. Oni mają pewnie wyjebane, no tak centralnie. Spalę machinę. Ciach, ciach dla tego pana. Dobra. Po panu pomyczku. Zniszcz. Ależ efekt. Jeden łucznik mniej. Siema. Jejuch, to nie jest... Dobra, to jest chyba moment, żeby cię wziąć na rączki. Przedarli się przez mury. Wciąż możemy ich przepędzić. Ty gdzieś ty polas? Powrót do twierdzy nie będzie łatwy. To fast travel nie działa? O,
Mamy cię! Nie ma ty parówczanie. Eldo. Takie walki tylko u mnie. Najbardziej pro. Jeju. Biegniemy sobie rzeką. Ej, dobra, mogę jednak tym mostem. Nieważne. Dobra, elo. Temu panu dziękujemy. Walka w pobliżu. No co ty nie powiesz? Turlanko, żeby się ugasić i jazda. Temugę! Wstawaj! Na duch! Tak! Pan wynagrodzi mnie za twój łeb! Fight. Znak Sakajów. Jestem Jin Sakai. Zabijałem takich jak wy na całej wyspie. Wyspa płynie waszą krwią! Nie, bez takich! Dobrze się zaczęło. Uważaj, tam mięczak. Nie dostaniesz nagrody Hana, jeśli zginiesz. Szczęśliwy cios! Kolejny ci się nie trafi! Opuść się Tsushima teraz, a może okaże wam łaskę. Yarikawa! Spłonie! Au! Dobra. On jest taki w miarę easy. Au! Ale mi wyjebał, dobra. Nieważne, co mówiłem. Zabijałeś bojów w wielu krajach temu, ale teraz zginiesz. Kurwa, za duch! Gin, kutasiarzu. Co teraz? O! Wow! Co to jest? Uciekajcie! Albo to was czeka. O panie! Zabijcie każdego napotkanego Mongoła! Żadnej litości! Za Yarikawę! Ale epickie, no nie mogę! Jejuszku, kochanie ty moje, jesteś mi na kolankach. Nie jest mi łatwo, wiesz? Aaaa! Pazury jakiś w rękę wbił. Pojedynczo, żeby ktoś dwa razy pierdolony został. I teraz wszyscy. Raz.
wzgórze! Ale to było zarąbiste. Yuna! Ale to było zarąbiste, no nie mogę. Ocaliliśmy miasto. Teraz pomóżmy panu Shimurze ocalić wyspę. Nie jesteśmy żołnierzami. A kto zapomniał? Armagedon. Kto wytrzymał oblężenie? Kto ocalił Yarikawę? My! Nie możecie tu zostać i czekać na kolejny atak Mongołów! To nie byli żołnierze. Tylko wy, wojownicy. Możemy pokonać najeźdźców i ocalić wyspę. Ale tylko walcząc razem. Ale to była przemowa, walka, wszystko. Mocne w chuj. Duch Yarikawy. Armagedon. Zamek Shimura. Shin pokonał jednego z moich najlepszych generałów. Moi żołnierze obawiają się, że jest niepokonany. Pokażesz, że się mylą. Nie obchodzi mnie nagroda za jego głowę. Nie dbasz już o swoje lojalne, słomiane kapelusze? Jin to najlepszy szermierz na wyspie. Nie mają z nim szans. Jest wiele sposobów na zabicie wroga. Znajdź jakiś. A gdyby nie musiał umierać? Ucham? Postawa ducha. Stało się. Yarikawa dołączy do nas. Wujdze chce usłyszeć dobre wieści. Tym pozytywnym akcentem dziękuję za oglądanie tego przedługiego, przenajlepszego odcinka. Mocne, bardzo, tak, nie ukrywam. Trochę się krwi polało. Także widzimy się w następnym. Dziękuję za oglądanie. Na razie, do zobaczenia. Pa, pa.